często o samorządzie mówi się w kontekście poszczególnych polityków, poszczególnych samorządowców, w kontekście poszczególnego burmistrza. Wspomina się jego kadencję, dokonania, ale też mam takie przeczucie, że brakowało u nas w Iławie takiej nitki, która połączyłaby trudne lata 80., przełom 89-90, rok szczególny tak naprawdę, z dzisiejszymi czasami. Gdy myślałem o tym wszystkim, zerknąłem do książek, które wspominają Iławę, które powstały w Iławie, które opisywały historię Iławy. I tak naprawdę ta najnowsza historia po 89 roku zawsze była tak opisana skrótowo. Jakaś inwestycja, jakieś spotkanie, jakaś konferencja historyczna, kolejna wizyta delegacji zagranicznej, ale nie było takiego łącznika między tym, co się wydarzyło, a tym, co jest. I pomyślałem sobie wtedy, że mamy okazję zbudować taki film, który połączy teraźniejszość, połączy przeszłość, tym bardziej, że mamy świadków historii z tamtych czasów. Miałem okazję rozmawiać z ostatnim naczelnikiem Iławy, panem Laskowskim. Wyjątkowa postać i wyjątkowa to była rozmowa. Mamy kolejnych burmistrzów, którzy funkcjonują do tej pory, którzy się udzielają czasami mniej lub bardziej w tej naszej rzeczywistości społecznej. Pomyślałem sobie, że to jest dobry moment, że to jest właśnie ten moment, ten rok, żeby zaprosić wszystkich do tego filmu i żebyśmy zbudowali taką wspólnotę pokazującą, jak ta Iława się zmieniała przez ostatnie lata. Film dokumentalny 30-lecie iławskiego samorządu. Trudno powiedzieć, że to jest przygoda, bo często się słyszy, że tą przygodę w samorządzie miał ktoś taką czy inną. Praca w samorządzie to naprawdę jest odpowiedzialne zadanie i trzeba dobrze się przygotowywać do zadania, no, które wzięło się na barki. Najbardziej absorbowały te sprawy drobne, takie, mówiąc po domowemu, codzienne. Co wcale nie znaczy, że nie uczestniczyłem w przedsięwzięciach, no powiedzmy historycznych, takich jak chociażby powrót do ratusza, który został odremontowany i burmistrz Żliński przeniósł całą radę i urząd z ówczesnego starostwa do tego obiektu. Były również takie, no powiedzmy, wielkie przedsięwzięcia, jak budowa hali sportowej, amfiteatru czy basenu, ale to były wielkie przedsięwzięcia. Natomiast najwięcej tych przedsięwzięć właśnie, które leżały mi na sercu, dotyczyły poszczególnych ludzi, ulic, domów, tego wszystkiego, czym miasto żyje na co dzień.
Kolejnym burmistrzem Iławy w latach 2002-2006 był Jarosław Maśkiewicz. 17 maja 2003 roku z inicjatywy władz samorządowych zostało zorganizowane w Iławie prareferendum unijne. Frekwencja wyniosła wówczas prawie 28%, aż 89% głosujących opowiedziało się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W prareferendum wzięli także udział członkowie Sejmowej Komisji Europejskiej, którzy w Iławie na posiedzeniu wyjazdowym ocenili stan przygotowań do referendum unijnego. Każdy wyborca odbierający kartę do głosowania otrzymał także miedzianą monetę 1 euro, promującą wspólną unijną walutę, którą władze Iławy wybiły specjalnie na tę okazję. W roku 2003 rozpoczęto remont budynku Kina 10 Muza, który przeszedł gruntowną modernizację. Nowy kinoteatr otrzymał nazwę Pasja. Obiekt wyposażono w nowoczesne urządzenia. W trakcie remontu w specjalnym pojemniku wieżyce kina umieszczono kapsułę czasu dla przyszłych pokoleń. W latach 2002-2006 wybudowano małą obwodnicę wschodnią. Inwestycja polegała na budowie układu drogowego od ulicy Ostruckiej aż do ulicy Lubawskiej. Łączny koszt inwestycji wyniósł wówczas około 35 milionów. Aż 80% pokryto ze środków przedakcesyjnych. Polska nie była bowiem wówczas członkiem Unii Europejskiej. W roku 2005 Iława świętowała jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich. Zostało zorganizowanych wiele wydarzeń i uroczystości, m.in. Międzynarodowa Konferencja Historyczna 700 lat dziejów Iławy. Odsunięto także kamień upamiętniający z wizerunkiem herbów miast partnerskich przy udziale burmistrzów Iławy, Herborn, Tolen i Gażdaj. Odbyła się także uroczystość na hali miejskiej, podczas której wręczono medale i odznaczenia za zasługi na rzecz miasta. Praktycznie rzecz biorąc, praca w samorządach dała mi niezwykle wiele satysfakcji, bo akurat trafiłem na dosyć ciekawy okres, kiedy to można było pozyskać wiele funduszy unijnych. I też podczas swojej pracy na to właśnie głównie nastawiałem się, aby po pozyskaniu tych funduszy odmienić oblicze naszego miasteczka. Przyznać, że byłem nieco zaskoczony i obawiałem się o to, czy będę w stanie wykorzystać fundusze unijne, które się wtedy zdarzały. Obawy moje wynikały z tego, że natrafiłem na dochody w granicach 70 milionów złotych. Natomiast jeśli chodzi o sprawy związane z zadłużeniem, było ono dosyć wysokie. No było wysokie, bo wynosiło prawie 33 miliony złotych. Więc dla mnie to była w tym czasie jedyna szansa taka, aby pozyskać fundusze unijne i przeprowadzić te założenia, zrealizować te założenia, które mieliśmy rozpoczynając swoją pracę. Adam Żyliński kojarzy mi się z odwagą, z taką odwagą trochę na pograniczu ryzyka, ale też o tym właśnie Adam Żyliński często mówi, że samorząd, że burmistrz musi się wykazywać taką odwagą w myśleniu, nie bać się podejmować odważnych decyzji, które pewnie w przyszłości, albo i nie, i to jest właśnie to ryzyko, się obronią. Jarosław Maśkiewicz kojarzy mi się z taką potężną determinacją w działaniu, z takim zdecydowaniem. I jako Jarosławie Maśkiewiczu myślę, to wydaje mi się, że to jest właśnie taka postać bardzo zdeterminowana do działania. Z kolei Włodzimierz Ptasznik to osoba, która zachęca do rozmowy, do dialogu, do szukania porozumienia. Bardzo często jak z nim rozmawiam, to on podkreśla, uczula mnie na to, żeby pamiętać o tym, żeby współpracować, żeby rozmawiać, żeby o tym w tej pracy takiej administracyjnej po prostu nie zapominać. Nie pamiętam niestety Ryszarda Laskowskiego,
miałem wtedy 8-9 lat, jak był naczelnikiem, więc to są dla mnie czasy takie dosyć odległe, ale teraz z perspektywy mojej pracy tutaj w ratuszu, jak z nim rozmawiam, współpracuję, jak go poznaję, to myślę, że to jest osoba, która naprawdę chciałaby połączyć i ławę, i która chciałaby zbudować też taką wspólnotę, bez względu na to, kto z jakiej partii pochodzi, kto z jakie ma poglądy. Zresztą on sam o tym wielokrotnie mówi, że on nie miał łatwo, ponieważ pracował dla Iławy w latach 80., był naczelnikiem, potem musiał odnaleźć się w tej rzeczywistości już, powiedzmy, wolnorynkowej, był zastępcą burmistrza. I to chyba jest jego taką mocną stroną, takie przeświadczenie o tym, że trzeba współpracować z różnymi stronami, a on tej współpracy doświadczał i się uczył. Moja praca w samorządzie miasta Iławy obejmowała dwie kadencje. Z tego w kadencji 2010-2014 pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Samorząd w tym czasie osiągnął wiele sukcesów. Z jednej strony do tych sukcesów należy zaliczyć inwestycje, które w znacznej mierze zmieniły obraz miasta i jego funkcje, szczególnie w zakresie komunikacyjnym i w zakresie sportu i rekreacji. Z drugiej strony też staraliśmy się jako Rada Miasta stworzyć dokumenty, które usprawniałyby pracę samej Rady i samego Urzędu Miejskiego, do których należy zaliczyć przede wszystkim statut miasta i plan zagospodarowania przestrzennego. To według mnie udało się, ale udało się dlatego, że po pierwsze miałem dobry zespół ludzi, którzy znali się na swojej pracy i bardzo w tym byli pomocni. Druga sprawa była istotna, to jest związana z umiejętnością pozyskiwania funduszy unijnych. Takie osoby powinny być dobre relacje z innymi samorządami. Jest to też niezwykle istotny czynnik. No i nie kryję, że bardzo potrzebni są rozsądni radni. Radni, którzy są w stanie doradzić, zdecydować o pewnych sprawach, nieraz niezwykle trudnych. Iława to miasto absolutnie wyjątkowe, miasto z ogromnym potencjałem, miasto spokojne, niewielkie, ale mimo wszystko czuć w nim taki powiew wielkomiejskości, czuć tutaj trochę Olsztyna, Torunia, trochę Warszawy i trochę Gdańska. I myślę, że jakby cała ta praca, którą wykonywano tutaj przez dziesięciolecia w połączeniu właśnie z tym potencjałem, z ambicjami, z tym, że no ja nie znam drugiego takiego miejsca, w którym mieszkańcy tak bardzo by się identyfikowali ze swoim miejscem, że to wszystko zbiega się właśnie teraz w tym czasie, tak jakby wszystko to, co najlepsze było dopiero przed nami, przed Iławianami, czy w ogóle przed Iławą. Chyba mogę powiedzieć to, że móc być z Iławy, pochodzić z Iławy, pracować dla Iławy, to coś naprawdę fajnego i przyjemnego i myślę, że to jest taka świadomość, która towarzyszy każdemu samorządowcowi, każdemu radnemu z tej, z poprzednich kadencji, każdemu radnemu, który będzie pracować w przyszłości, no i generalnie wszystkim osobom, które pracują społecznie dla swojego miasta.
Także ja zawsze podziwiałem i powtarzałem, że moja mądrość płynie z mądrości naszych mieszkańców, że te sprawy, które staram się reprezentować, to one w większości wypływały z głosu, z potrzeb właśnie ludzi, którzy ze mną rozmawiali, z którymi się spotykałem. Ale mam takie wrażenie, że ten podział Polski, który jest w Warszawie, prawda, na te opcje polityczne, bardzo mocno przenosi się na samorząd i to niestety powoduje komplikacje, powoduje niepotrzebne w ogóle spory. Ja wiem, że to jest takie bardzo idealistyczne, takie może naiwne z mojej strony, ale tak jestem o tym przekonany, że właśnie tak jest, że jeżeli my chcemy jako miasto funkcjonować, rozwijać się, to musimy odbudować w sobie takie poczucie wspólnoty. Zarówno w urzędzie, wspólnoty takiej urzędniczej, że wiemy, co chcemy zrobić, że potrafimy sobie zaufać, że potrafimy pomóc sobie nawzajem, a nie tylko patrzeć na wycinek swojej pracy. I takie myślenie chciałbym bardzo mocno przełożyć na myślenie o Iławie. Odpowiedzialnością moją nie jest tylko praca na rzecz tej kadencji, na rzecz najbliższych lat, ale zbudowanie takiego kierunku dla przyszłych pokoleń, bo ktoś przyjdzie po mnie, prawda, będą nowi radni, nowi burmistrzowie, którzy będą musieli się zmierzyć z nowymi wyzwaniami i nie chciałbym na pewno, żeby ktokolwiek pomyślał, że za czasów tego czy innego burmistrza zostały pewne rzeczy zaniechane.